Cześć, siemanko, witajcie, chyba szanowni, witam na wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku vlog rowerowy na tej samej drodze, tylko że trochę wcześniej, bliżej od domów. Tutaj teraz mamy nowego bolida, innego niż ostatnio. Zobaczyć tutaj, prawda, sportowy spoiler, a tutaj tak samo widać bieżnik driftów. No, zaczynamy, dojedziemy. Tutaj mamy, kurde, automatyczny ręczny, ale dobra, się odciągnął. Tu jedziemy. Kurde, pewnie pytacie, czego nie ma filmów. No bo, nie mam, znaczy mam tu nagrywać, ale dopiero, żebym statyw znalazł, zgubiłem. Znaczy gdzieś tam położony został. Nie mogłem znaleźć. Ja jeszcze ten specjal w końcu trzeba zrobić na te 100 subskrypcji. Niedługo też się pojawi prawdopodobnie filmik z przyczepki do roweru i z pistoletu na powietrze, na kulki od pistoletu. Więc oczekujcie. Widzimy, jak tu wiatr zachodzi, słońce, krzaki zasłaniają, ale a tutaj jeżyny, może nie ma pewnie przyjaciół. Dobra, robimy cięcie. O tu gdzieś zaczynaliśmy filmik vlogu rowerowego, tego pierwszego. Co by na to, żeby się przejechać u mnie na pole? Wczoraj się rzepak chciał. Chodzimy na poplon. Zaraz zobaczymy, jak to jest. Jak tam się dzieje. No już niedługo. Już chwilkę i będziemy. Widać same kukurydzy posiane. No już prawie to, to już moje krzaki. Tutaj moje pole. Wczoraj prosiłem tu rzepak, żebym zabrunował. Tu kawałek było urane z urane i kawałek stało, więc trochę trawy widać. Słomy dużo. Kurwa, nie wyrzuca się słomy na drogę. A wiem. Poza tym, co wy na to, żeby zrobić taki jeden odcinek w stylu Jarka Ogarka? Może kojarzycie takiego youtubera. Ostatnio 60 kupił. Może niektórzy się dziwią, czemu został usunięty film Jazda Tico. No jakby to powiedzieć, to prawa autorskie. Nie było tematu. Co wie, kto wie, to wie. Co się stanęło. Dobra, to hamujemy i żegna się z Waszym dobrze, zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!